powiem szczerze, że duże przedsięwzięcie. Jednocześnie i mężczyźni, i kobiety. 32 drużyny. Jest to duże wyzwanie. Dobrze, że byliśmy w stanie łącznie z GUMED-em i z AWF-em zapewnić 4 hale. Jeżeli chodzi o wynik sportowy, to jesteśmy zadowoleni. Zaczynamy lepiej jak w zeszłym roku. Dziewczyny, to było planowane. Może chłopcy lekki niedosyt, bo liczyliśmy na 5. miejsce. Ale myślę, że jest to dobry prognostyk przed rozpoczynającymi się pozostałymi dyscyplinami. Co roku miałyśmy taką trochę sinusoidę na AMPach, że raz zdobywałyśmy medal, po kolejnym roku niestety się nie udawało i chciałyśmy to przełamać. Skupiałyśmy się na każdym meczu po kolei, nie gdzieś tam na końcowym rezultacie, czyli zdobyciu medalu, i po prostu to się udało. Teraz 16 drużyn, które awansują do finałowego turnieju, prezentują super futsalowy poziom. Gdzieś tam to bardzo rozkręca tą dyscyplinę i no, przez pryzmat 6 lat z roku na rok jest naprawdę coraz ciężej i ten medal w tym roku wyjątkowo cieszy. Myślę, że my przyjechałyśmy z jednym celem tak naprawdę, żeby przywieźć medal. Wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwe, bo bronienie mistrza zawsze to jest jakiś dodatkowy bagaż, który miałyśmy na plecach, ale przyjechałyśmy tu po medal, minimum był medal, a maksimum było to, żeby po prostu zrobić te złoto i żeby je obronić, taki był cel. To był taki trochę dosyć szarpany mecz, bo dosyć szybko padły bramki, więc jakby one troszeczkę nam, tak można powiedzieć, ustawiły mecz, ale był to szarpany mecz, jeszcze te faule, które były z naszej strony w drugiej połowie nam nie, jakby nie ułatwiały, ale myślę, że pociągnęłyśmy to do końca i było dobrze. Można porozmawiać z osobami, których się nie widziało na przykład cały rok. Ampy to jest doskonałe miejsce, żeby po prostu spotkać się ze znajomymi z całej Polski. Ja personalnie nadrabiam znajomości, czy to z Krakowem, czy to z Warszawą, bo tylko na Ampach możemy się zobaczyć. Więc to jest taki dodatkowy bodziec, można powiedzieć. Buduje to tylko i wyłącznie atmosferę. No zawsze to jest jakieś zaskoczenie, aczkolwiek ambicje mamy co roku wysokie. I przyjeżdżamy po to, żeby wygrywać. Mamy chłopaków, którzy dobrze grają w futsal, potrafimy wygrywać i staramy się wygrywać, a jak widać, przy odrobinie szczęścia udaje nam się to. Może nie w końcowe zwycięstwo, ale drżeliśmy do końca o wyjście z grupy, gdzieś sobie zawalając pierwszy mecz, ale wiedząc, że z każdym kolejnym meczem będziemy grać coraz lepiej i tak też to było widać. Po prostu grupa sprawiła nam największe problemy, ale później już się troszkę rozpędzaliśmy i w każdym meczu myślę, że dominowaliśmy i udowodniliśmy to zwycięstwem w całym turnieju. Z Warszawą spotkaliśmy się już w grupie. Tam na początek straciliśmy bramkę, później prowadziliśmy 2 razy. Teraz też praktycznie przez cały mecz prowadziliśmy, tylko w końcówce traciliśmy te prowadzenie. Ale na szczęście udało się dowieść tą jednobramkowe zwycięstwo do końca.